Słuchajcie, ta sesja ma jeden cel. Ona ma nas przybliżyć do młodego pokolenia. I my jako projekt 2911, a szerzej mówiąc Stowarzyszenie Fala, mamy wiele różnych projektów. Mamy projekt sportowy, English Camp, projekt muzyczny i między innymi mamy projekt 2911, który działa w obszarze uzdrowienia zranień młodego pokolenia. I słuchajcie, to co nas połączyło ze Steigerem, to są trzy obszary. Pierwszy z tych obszarów to jest właśnie to, że my mamy serce, my kochamy młode, zranione pokolenie, my jesteśmy przy nich, my im towarzyszymy tam, gdzie oni są. Drugi z tych obszarów to jest ewangelizacja i wcale nie mam na myśli ewangelizacji poza Kościołem, ale kiedy mówię słowo ewangelizacja, myślę też o Kościele. Trzeci z tych obszarów to jest to, że my chcemy, aby młode pokolenie rozwijało się emocjonalnie i duchowo. I my to w Kościele tak ładnie nazywamy biblijnym uczniostwem. I słuchajcie, jak widzieliście na Reflow, na tym wydarzeniu, które współtworzyliśmy ze Steigerem, tam mogliśmy przyglądać się, jaki jest światopogląd młodego pokolenia, jak oni myślą, co jest w ich głowach, co jest w ich sercach. Mogliśmy poznawać ich duchowość, która jest de facto niezłym miksem. Mogliśmy, słuchajcie, poznawać ich poziom inteligencji, patrzeć, jakie mają potrzeby, jak mówią o tych potrzebach, jak komunikują te potrzeby, ale też przyglądać się w ogóle, jak oni tworzą pytania w tym, co się dzieje w środku w nich, jakie mają wyzwania, jakie mają zmagania. I mój wycinek dzisiejszej opowieści ja oprę na takich trzech obszarach. Pierwszym z tych obszarów to będzie badanie fali, które zostało przeprowadzone po takim archaicznym wydarzeniu, jakim była pandemia. Mamy ze sobą katalog, on będzie do wglądu, ale mamy go też, możemy go wam udostępnić. Zrobiliśmy badania w 2021 roku jako Stowarzyszenie Fala przy współpracy 29 liderów z całej Polski. Przeprowadziliśmy z nastolatkami od 13 do 19 roku życia rozmowę. To było 101 rozmów, co dało nam ponad 300 godzin rozmów jeden na jeden. 101 wywiadów i ponad 300 rozmów jeden na jeden. I z tych badań otrzymaliśmy, słuchajcie, 7 potrzeb, o których dzisiaj tylko wam krótko wspomnę, bo ja z tych 7 potrzeb wybrałam 3 potrzeby i zrobiłam to, ponieważ to są potrzeby, na które my też odpowiadamy jako projekt. Więc słuchajcie, pierwszą z potrzeb to jest to, aby pomagać im w radzeniu sobie z trudnościami. To była pierwsza z potrzeb i tej potrzeby się dzisiaj trochę przyjrzymy. Druga z potrzeb to była wolność pokonywania przeszkód i wyzwań, czyli testowania siebie. Trzecia, potrzeba prowadzenia w budowaniu osobistej, intymnej relacji z Bogiem. Tej potrzebie też się dzisiaj przyjrzymy. Czwarta, potrzeba odpowiedzialnego podejścia do funkcjonowania w świecie online. Troszeczkę Ania o tym powiedziała. Potrzeba bliskości w relacjach z rówieśnikami. 6. Potrzeba wsparcia we wszechstronnym rozwoju osobistym. 7. Potrzeba pomocy w napięciach w relacjach z rodzicami. Słuchajcie, wyłoniłam z tych 7 3. I pierwsza z tych potrzeb to jest potrzeba relacji z człowiekiem, ale uwaga, oparta na długotrwałym budowaniu relacji. To nie jest prawdą, że młodzi przez to, że żyją w cyfryzacji, oni nie chcą nas blisko siebie w długotrwałych relacjach. Oni po prostu nie potrafią tego robić. I to my jesteśmy od tego, aby pokazać im, jak wejść w długotrwałą relację, jak to budować. Pogadamy o tym trochę. Druga, słuchajcie, jeszcze tylko jeden przykład chcę wam podać. Słuchajcie, kiedy przy tej potrzebie, zatrzymajmy się jeszcze chwilę. Przy tej potrzebie, kiedy ja tworzę przestrzeń z młodymi, kiedy ja z nimi rozmawiam, ja widzę jedno, że to, na co oni reagują, to, na co oni rezonują, to jest nasze życie, to jest nasza relacja z Bogiem. To jest to, jak my im pokazujemy Boga. Oni są tego, słuchajcie, autentycznie i prawdziwie ciekawi. I podam wam jeden przykład. Parę miesięcy temu byłam na obozie. I w trakcie tego obozu usiedliśmy, to był pierwszy wieczór, który mieliśmy ze sobą, więc wiecie, łamanie lodów, poznawanie się, siadamy przy ognisku. I zadałam im w ten pierwszy wieczór pytanie. Jaka jest twoja największa potrzeba tam, gdzie jesteś? Tam, gdzie się znajdujesz z twoim sercem, z twoją historią, co jest w twoim sercu? Słuchajcie, posypały się naprawdę otwarte odpowiedzi, ale wiecie, co usłyszałam? Kari, dawno nas ktoś o coś takiego nie zapytał. Dawno ktoś z nami nie pobył i nie pozaglądał w nasze serce. Ty potrafisz to robić. Ja potrafię to robić, bo ktoś robił to ze mną.
Druga z tych potrzeb, kochani, to jest potrzeba relacji z Bogiem oraz towarzyszenie na drodze duchowego rozwoju. Zobaczcie, że dobuduje tożsamość. I młodzi mówią o tym sami, to są ich wypowiedzi. Oni chcą, żebyśmy my pomagali im w tym, jak się poruszać w duchowym świecie. Co to znaczy, że Bóg jest duchem? Jak mam rozmawiać z Bogiem, który jest duchem? Oni mają konkretne oczekiwania względem Boga, które de facto jest zmaganiem, ale o tym później. Więc jest coś takiego, że kiedy ja rozmawiam, nawet nie tylko z młodym pokoleniem, rozmawiam z przywódcami w kościele, mam jedno takie ulubione pytanie i lubię to pytanie zadawać przywództwu kościoła, ale lubię to pytanie zadawać też młodemu pokoleniu. I to pytanie brzmi, za czym tęskni twoje serce w relacji z Bogiem? I powiem wam, że większość z tych odpowiedzi możemy sprowadzić do jednej, że wszyscy tęsknimy za tym, aby doznawać i doświadczać bliskości Boga. Każdy z nas nie chce słyszeć i wiedzieć o Bogu, ale my chcemy się Nim cieszyć. To jest nasza naturalna potrzeba, którą w sobie mamy. Więc słuchajcie, młodzi mówią o tym, że to, czego oni chcą, to chcą, żeby to, co wiedzą o Bogu, autentycznie było w ich życiu widzialne, dostrzegalne. Trzecia potrzeba, to jest ta potrzeba rozwoju emocjonalno-duchowego. Ja lubię bardzo ten wątek, zatrzymywać się na nim i o nim rozmawiać. I dużo czasu można byłoby temu poświęcić, dlatego że to jest coś, co wpływa na rozwój, na zdrowie w ogóle, słuchajcie, przyszłości Kościoła. I to, że mamy takie psychoforum, słuchajcie, my w projekcie mieliśmy eksplozję radości. Kiedy my się dowiedzieliśmy, że jest robione w Polsce, że wszyscy ludzie z różnymi obdarowaniami przyjeżdżają i będziemy gadać o tym, co mamy, co możemy dać młodemu pokoleniu, wymieniać się doświadczeniami, wymieniać się kontaktami. Wow, wow, gdzie będzie Kościół za parę lat, kiedy naprawdę na serio będziemy w tym trwali i się rozwijali. Przejdźmy płynnie, pozwólcie, do wyzwań i do zmagań, z jakimi dzisiaj mierzą się młodzi. Słyszeliście już to, ale to jest bardzo ważne. Słuchajcie, świadomość młodego pokolenia jest naprawdę wysoka. Oni dużo wiedzą, bo mają dostęp do cyfryzacji, oni dużo informacji nabywają na bieżąco, ale ich emocjonalny świat do tego nie dorasta i oni się z tym zmagają. Ich emocje są, to wywołuje w nich chaos. To wywołuje w nich to, że oni nawet nie potrafią ponazywać tych rzeczy, które z nimi się dzieją. Dlatego to, co ja robię, kiedy pracuję z młodym pokoleniem, zadaję im pytania, aby wyłowić to, co w nich siedzi. Aby trochę potrząsnąć ich światem emocji, ale robię to po to, żeby oni usłyszeli samych siebie. Bo tak naprawdę oni nie przyglądają się temu, oni mają wysoki poziom świadomości, ale naprawdę ich emocjonalność za tym nie nadąża. I tutaj też to jest naszą rolą, żebyśmy będąc z młodym pokoleniem potrafili ukierunkować ich w rozmowie, gdzie oni przyjrzą się sobie, gdzie się zatrzymają, gdzie ponazywają pewne rzeczy, które w nich siedzą. Kochani, drugie zmaganie, bardzo wyraźne i to dotyczy bardziej środowisk, myślę, które są w kościele, czyli młodego pokolenia, które jest w kościele. To jest zmaganie z wiarą wywołane niespełnionymi oczekiwaniami względem Boga. Słuchajcie, myślę sobie, że głęboko, głęboko tęsknią młodzi za tym, aby przestać o Bogu tylko słyszeć, ale żeby mieć też przestrzeń, w której oni się z Bogiem spotykają. I kiedy mówię, że się spotykają, mam na myśli to, że Go doznają i Go doświadczają. Oni są przesyceni, oni są przeładowani tym, że naprawdę mogą walić wersetami, mogą mówić historie biblijne, mogą opowiadać, kim Bóg jest. Ale kiedy dochodzi do momentu takiego, wiecie, bliskiego spotkania i zaczynamy zadawać im pytania, hej, co ostatnio z Bogiem się wydarzyło w twoim życiu? Oni się czują dziwnie. Nie wiedzą trochę, co mają na to odpowiedzieć. I to jest ich autentyczne zmaganie, szczególnie mówię tu o dzieciakach w kościele. Trzecie zmaganie, bardzo wyraźne i myślę, że tym was nie zaskoczę, to jest cel życia, motywacja, znaczenie i tożsamość. To jest coś realnego, prawdziwego, z czym młode pokolenie dzisiaj naprawdę się mierzy, bo mają bardzo dużo możliwości, bardzo dużo inicjatyw, które tworzymy, ale oni nie wiedzą, w którym kierunku pójść. I co więcej, nie wiedzą też, jak po prostu ukształtować dalej
to, co otrzymują. Okej, i mój ulubiony wątek na koniec. Co jest odpowiedzią, słuchajcie, na dzisiejszy stan młodego pokolenia? Pozwólcie, że zacznę od mojego osobistego doświadczenia, bo kiedy ja pracuję z młodymi, to widzę jedno, że to, na co oni reagują, to jest moje przemienione życie, ale nie w przeszłości, ale moje przemienione życie tu i teraz. Kiedy gadam z młodymi, słuchajcie, to jedno jest pewne, że kiedy rozmawiamy i mówimy sobie, hej, dzisiaj wstałam rano i mówię, tatusiu, gdzie chcesz, żebyśmy dzisiaj poszli? Co chcesz, żebyśmy dzisiaj przerobili w moim sercu? Co chcesz, żebym ci dzisiaj oddała? To jest moja relacja z tatą. I kiedy ja tak rozmawiam z młodymi, kiedy oni mówią, Kari, to jest możliwe? To jest możliwe, żebyśmy tak blisko żyli Boga? Ja mówię, tak, to jest możliwe. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy na serio nie będziemy Bogu mówić i uczyć młodego pokolenia, że oni chcą być blisko Boga, ale nie mogą z powodu i nie mówią o tym Bogu, to się nic nie zmieni. Po co mamy 150 psalmów w Biblii? Gdzie są różne myśli, emocje, uczucia. Torpeda wszystkich różnych rzeczy, które w nas zachodzą. Wir. I Bóg chce o tym słyszeć. Ale młode pokolenie tego nie robi. Nie ma na to przestrzeni. Nie ma na to, wiecie, czegoś, co ich zainspiruje i wyrwie z tego miejsca, w którym są. Więc w moim życiu oni widzą Boga, który jest bliski, Boga, który odpowiada, Boga, który jest dostępny. Widzą Boga, który przemienia mnie. Ja się nie wstydzę moich słabości. Ja wiele razy, kiedy wychodzę i rozmawiam w projekcie, też kiedy rozmawiamy, słuchajcie, my chcemy wychodzić od słabości, bo my wiemy, po co mamy te słabości. Że Bóg się nimi zajmie, że Bóg je przemieni i że młodzi też tego zechcą, że przestaną się ukrywać, ale po prostu zaczną realnie podchodzić do tego, co zrobił Jezus. Kolejny przykład tego, co jest odpowiedzią, to są pogłębione procesy uzdrowienia. Kochani, to jesteśmy my wszyscy. My w projekcie pracujemy z psychologami, z duszpasterzami i mówimy, że nie idziemy tam bez was. Kiedy organizujemy jedno wydarzenie, wyjście, o którym dzisiaj krótko powiem, tam zjeżdżają się dziewczyny z całej Polski, mają różne historie. Począwszy od córki pastora, skończywszy na dziewczynę, która była wykorzystywana seksualnie. Z takimi przypadkami mamy do czynienia. I wiecie, w trakcie wyjścia my wiemy, jak ważne jest to, aby była obstawa dojrzałych duszpasterzy, aby byli psycholodzy obecni, aby dalej osoby, które wiemy, że potrzebują, by ich nie zostawiać, zostały przekazane do rąk specjalistycznych, które mają wiedzę. My nie chcemy być w tym sami. Więc z racji tego, że jest takie psychoforum, po prostu Boga wielbiliśmy, kiedy to jechaliśmy. To było świetne, kiedy o tym się dowiedzieliśmy. Okej, i na koniec. Chcę, żebyście usłyszeli o wydarzeniu, które robimy jako projekt 2911. I chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo to jest potężne narzędzie, które widzimy, że przemienia młode pokolenie w Polsce. Więc zanim zacznę, bardzo proszę o film. Najczujniej strzeż swojego serca, ponieważ z niego tryska źródło życia. Detoks. Twoje ciało go potrzebuje. Potrzebuje go również twoje serce. Na tym weekendzie zaczyna się podróż. Podróż od bólu do nadziei. Mój tata był alkoholikiem. Ja nie muszę być taka jak on. Wybieram wolność. Małżeństwo moich rodziców rozpadło się. Moje wcale nie musi. Wybieram miłość. Moja mama miała depresję. Teraz wiem, że ja nie muszę. Wybieram nadzieję. Szukałam wartości w oczach innych ludzi. Dzisiaj wiem, kim jestem. Wybieram pełnię. Jest wolność. Bezpieczeństwo. Cel. Nadzieja. Jest więcej.
Bóg jest lekarzem złamanych serc. Jest tym, który opatruje ludzkie rany. W ostatniej dekadzie 1500 dziewczyn doświadczyło dotyku uzdrowieńczej mocy, przemieniającej życie. Ja jestem jedną z nich. W 2019 roku byłam na wyjściu. Pojechałam tam strzaskana. Nie wiedziałam, że będę wtedy misjonarzem w projekcie. W ogóle o tym nie myśliłam. Pochłonął mnie korpo świat. Nie spodziewałam się. Nie planowałam. Ale na wyjściu Bóg rozprawił się z największym kłamstwem w moim życiu. Że Bóg jest gdzieś tam, a ja jestem tu. A to kłamstwo wzięło się z tego, że w moim życiu brakowało mojego taty. Nie był zaangażowany emocjonalnie. I to mi się przełożyło na relacje z Bogiem. To jest jakby jeden wycinek, o którym wam mówię. Jest ich dużo więcej. Ale tam na wyjściu ja doznałam i doświadczyłam Boga. I to sprawiło, że dzisiaj naprawdę rezonuję z młodym pokoleniem, bo oni widzą moje przemieniane myślenie, ale nie jakąś jedną historią, ale widzą dzień po dniu. Widzą, że to, co zrobił dla mnie Jezus, to, że ja naprawdę tym żyję. Każdego dnia. Słuchajcie, następne wyjście, które robimy, jest od 19 do 21 kwietnia. Wiem, że macie w swoim środowisku nastolatków, u waszych przyjaciół, znajomych, może wasze dzieci, które potrzebują doznać, doświadczyć i spotkać się z Bogiem. Na wyjściu to jest możliwe. Więc macie kod QR, jak go zeskanujecie, zostaniecie przekierowani na social media, macie też ulotki, a my jesteśmy w drugiej części holu, jesteśmy dla was dostępni, żebyśmy mogli trochę więcej porozmawiać i poznać się. Ale słuchajcie, to jest ogromna radość to, co się dzieje tutaj, że możemy robić to dla młodego pokolenia. Dziękuję.